miniony poniedziałek, 4 czerwca, ruszyła procedura składania propozycji do budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Wnioski z zadaniami można zgłaszać do 29 czerwca. Tak jak w poprzednich edycjach możemy zgłaszać zadania przez stronę budżetu obywatelskiego, która znajduje się pod adresem budżet.um.pabianice.pl lub tradycyjnie na kartach zgłoszeniowych, które można pobrać w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych znajdującym się przy ulicy Narutowicza 33 w pokoju numer 14. Karty pobieramy w wydziale i również do wydziału je składamy. Dotychczas składający propozycję musiał przedstawić poparcie swojego projektu przez co najmniej 15 osób. Odeszliśmy od tego rozwiązania. Teraz wystarczy złożyć formularz, aczkolwiek jeżeli ktoś ma życzenie dołączyć inne załączniki, to jest na przykład wskazać lokalizację na mapie, jakąś wizualizację swojego pomysłu, to jest to zawsze mile widziane i pomocne przy ocenie, a w efekcie końcowym również przy realizacji projektu. Po złożeniu wniosków odpowiednie wydziały dokonają analizy formalnej i merytorycznej przedstawionych propozycji. Zadania, które przejdą pozytywnie weryfikację, poznamy do końca sierpnia. Kolejny etap budżetu obywatelskiego 2019 to głosowanie, w którym w stosunku do ubiegłego roku zaszły dość ważne zmiany. Będą mogli głosować mieszkańcy, którzy ukończą w tym roku 16 rok życia, ale będzie zmiana, ponieważ osoby zameldowane i zamieszkałe w Pabianicach będą mogły głosować, będą mogły wybrać, czy głosują przez internet, czy w wersji papierowej. Natomiast mieszkańcy Pabianic, którzy są zameldowani gdzie indziej, będą swój głos mogli oddać tylko i wyłącznie w punkcie do głosowania na karcie papierowej. Kolejna istotna modyfikacja to liczba zadań, na które mieszkańcy mogliby oddać swój głos. W ubiegłym roku głosowaliśmy na 3 projekty, teraz będziemy musieli wybrać tylko jedno zadanie. Przypomnijmy, że niezmieniona pozostaje pula finansowa środków przeznaczonych na realizację zwycięskich zadań, która wynosi 1 000 000 zł, a na jedno zadanie przeznaczona będzie kwota maksimum 200 tysięcy złotych. Ponadto, co wynika już z doświadczenia przy realizacji zadań z poprzednich edycji, z uwagi na różnicę cen pomiędzy rokiem analizy zadań a rokiem ich realizacji, do regulaminu wprowadzono zapis, iż faktyczny koszt realizacji zadania będzie mógł zostać zwiększony maksymalnie o 15% jego wartości ustalonej na etapie analizy merytorycznej. Nowy regulamin uwzględnia uwagi zgłaszane w ankietach ewaluacyjnych przeprowadzonych po ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Wnioski z ewaluacji zostały przeanalizowane przez Zespół do spraw budżetu obywatelskiego w toku prac nad kształtem obowiązującego regulaminu. Nowe rozwiązania uproszczą sposób głosowania, gdyż głosujemy na jedno zadanie, usprawnią weryfikację głosujących i dadzą szansę projektom zgłaszanym przez mniejsze grupy. Rowerzyści, szachiści, siatkarze, biegacze i inni zwolennicy aktywnego spędzania czasu znajdą coś dla siebie wśród propozycji przygotowanych przez organizatorów aktywnej soboty, a ten sportowy dzień zaplanowano na 9 czerwca w ramach tegorocznych 41 dni Pabianic. Najliczniej obsadzoną imprezą jak w latach minionych będzie bez wątpienia regionalny rajd rowerowy. Będzie to już 18. rowerowa impreza o puchar prezydenta miasta i starosty pabianickiego. Jak co roku przede wszystkim grupy szkolne, grupy dzieci, ale również instytucje, zakłady pracy, organizacje pozarządowe, jak i każdy mieszkaniec, który zgłosi się do rajdu rowerowego, weźmie w nim udział. Przewidywana liczba uczestników w tym roku to również około 1000 osób, które weźmie udział w tym rajdzie. Bardzo atrakcyjne nagrody do rozlosowania już na mecie, czyli rowery, kaski rowerowe i mnóstwo upominków. Rajd, który upamiętni przypadającą 100. rocznicę niepodległości Polski, wystartuje ze Starego Rynku o godzinie 9.30. Rowerzyści będą mieli do pokonania 15-kilometrową trasę. Trasa, która będzie wiodła ulicą Zamkową, później ulicą Wyszyńskiego, później nieco obrzeżami miasta i powrót do miasta właśnie na stadion Mosir, gdzie około godziny 11 będzie meta. Amatorzy biegania będą mogli wziąć udział w parkranie. Znalazł się on w harmonogramie Dni Pabianic. Medale i upominki będzie fundował z okazji tego parkranu prezydent miasta Pabianic, więc każdego, kto chce rano zacząć sobotę od biegania o 9.00 w Parku Wolności. Parkran Pabianice, bieg na 5 km. Zbiórkę biegaczy wyznaczono przy amfiteatrze.
Festiwal koszykówki, który rozpocznie się o godzinie 10.30 w hali Mosiru, to kolejna propozycja, tym razem dla kibiców pabieńskiego basketu, podsumowująca miniony sezon w województwie, w którym nasze drużyny, zwłaszcza żeńskie, odnotowały spore sukcesy. Tam będą również mecze pokazowe, gry, zabawy, zmagania sportowe, także zapraszamy również mieszkańców, gdyż wstęp jest wolny i otwarty. Od godziny 10.30 do 13.00 festiwal koszykówki. Kolejna dyscyplina to siatkówka plażowa. Turniej, tak jak rok temu, zorganizowany zostanie na boiskach w Lewitynie, gdzie będzie można przyglądać się zmaganiom zawodniczych i zawodników, które rozpoczną się o godzinie 15. W drugim końcu miasta odbędą się otwarte zawody w strzelectwie sportowym. Na strzelnicy klubu Walter w Parku Wolności będzie można sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie w godzinach od 10 do 15. Regulamin zawodów dostępny jest na stronie klubu na Facebooku Strzelnica Walter Pabienice. Rodzinne zmagania sportowe to propozycja debiutująca w obchodach Święta Miasta. Będą odbywały się w dwóch miejscach. Pierwsze miejsce to właśnie miejsce, w którym się znajdujemy, czyli boisko szkolne Szkoły Podstawowej nr 14. Drugie miejsce to Szkoła Podstawowa nr 3, boisko Orlik. Te zmagania sportowe, rodzinne zmagania sportowe to szereg konkurencji, gier i zabaw sportowych przygotowanych przez animatorów sportu, w których dziecko czy też rodzic będą mogli się sprawdzić. Do tego atrakcje bezpłatne, dmuchańce, wata cukrowa i szereg drobnych upominków dla każdego, kto weźmie udział w tych zmaganiach. Zapraszamy od godziny 15, a więc już po rajdzie rowerowym. Każdy, kto będzie chciał wziąć w rajdzie rowerowym, może sobie w nią wziąć udział, a później po południu przyjść na 14 bądź na 3, a że w dwóch miejscach, czyli zarówno osiedle Piaski, jak i osiedle Bugaj, a dzielnica centrum może przyjść tu i tu. Także zachęcamy wszystkich. Jest to wstęp otwarty, wszystkich mieszkańców, wszystkie rodziny, przede wszystkim dzieci na te rodzinne zmagania sportowe od godziny 15 do 18, również w sobotę 9 czerwca. Listy propozycji aktywnego spędzenia tej soboty zamykają pierwsze otwarte Mistrzostwa Pabianic w bieganych szachach parkowych do lat 16. Pierwsza faza turnieju to eliminacje, które rozpoczną się o godzinie 9.30 w restauracji Zielona Górka przy ulicy Zielonej 8. Finał, tak jak w ubiegłorocznym turnieju w Parku Słowackiego, godzina 16.30. 4 litry 50 ml krwi oddano w czasie czerwcowej kropli krwi. Akcję oddawania tego cennego leku po raz kolejny zorganizowali wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża. Miała być 1 czerwca, bo to jest czerwcowa kropla krwi dla dzieci typowo skierowana. No ale ze względów różnego rodzaju przełożyliśmy na 4. Mam nadzieję, że kilkanaście osób przyjdzie i odda tą krew na rzecz dzieci. Oczywiście dzieci i chorych dzieci. Poszkodowanych również w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach drogowych, czyli wszelkiego rodzaju choroby, które będą wymagały transfuzji krwi lub dania więcej krwi. Jak najbardziej właśnie ta dzisiejsza akcja temu ma służyć. Swoim życiodajnym płynem można było podzielić się w mobilnym punkcie pobrań, który stanął przed Urzędem Miejskim. Zrobiło to 9 z 13 zarejestrowanych krwiodawców. W grupie tej znalazły się dwie osoby, które na ten krok zdecydowały się po raz pierwszy. Ci, którzy oddali krew od wolontariuszy Czerwonokrzyskiej Organizacji, otrzymali drobne czerwone suweniry. Mamy oczywiście serduszka, ponieważ serce dziecka jest, myślę, takim wielkim upominkiem, a jedynie bardzo takim ważnym upominkiem dla osoby, która odda krew. Oczywiście wielu krwiodawców, którzy przychodzą, nie myślą nawet o tym, że czy dostaną jakiś drobny upominek, czy też nie, bo chcą to zrobić rzeczywiście z dobroci serca, na rzecz drugiego człowieka. Dla nich to jest wielka przyjemność. Nie ma to żadnego uszczerbku na zdrowiu, ale mimo wszystko my poczuwamy się do takiego może no nie obowiązku, ale takiej trochę przyjemności w podzięce za to, że ci ludzie do nas przychodzą, że oddają tą krew na rzecz innego człowieka. Właśnie jakiś upominek drobny każdemu krwiodawcy podarować, a dzisiaj właśnie są czerwone, piękne, ładne serduszka. Ci, którzy tego dnia nie mogli oddać krwi, a chcą to uczynić, mogą to zrobić podczas drugiej akcji w tym miesiącu, w poniedziałek, 18 czerwca. Zapraszamy również wszystkich, którzy mają 18 lat skończone, którzy są zdrowi, nie chorują, nie robią tatuażu, a jak ktoś zrobił tatuaż, to pół roku musi odczekać, ale również zapraszamy wtedy po pół roku, ale na 18 zapraszamy każdego, kto tylko może przyjść i nas tutaj wesprzeć właśnie tą swoją odrobiną krwi. Tak jak teraz, oddana krew będzie przekazana na rzecz potrzebujących dzieci. Mobilny ambulans przed Urzędem Miejskim stać będzie w godzinach 14-17.
To wydarzenie jest wyjątkowe zarówno dla występujących na scenie, jak i osób zasiadających na widowni. Dla dorosłych to ogromne przeżycie, zapewne trema, ale i wspaniała zabawa. Dla dzieci natomiast radość i możliwość zobaczenia swoich nauczycieli czy rodziców w innej niż na co dzień roli. Mowa o przeglądzie amatorskich grup teatralnych dorośli dzieciom, artystycznym wydarzeniu dedykowanym najmłodszym z okazji Dnia Dziecka, dla których występują dorośli. Jego organizatorem, dodajmy, że już po raz 14, jest przedszkole miejskie numer 13. W przeglądzie bierze udział 5 placówek. Tych najwytrwalszych. Tych, którzy chcą pracować z rodzicami, z nauczycielami, gdzie jest pełna integracja, pełne zadowolenie i w szkole, i w przedszkolu. Biorą udział szkoła podstawowa numer 3, szkoła podstawowa numer 13, przedszkole numer 4, przedszkole numer 12, no i my jako organizatorzy przedszkole numer 13. Bardzo chętnie zawsze się spotykamy. Powiem szczerze, że to z inicjatywy naszych rodziców, bo to oni bardzo chcą się prezentować, ponieważ lubią, uwielbiają występować, świetnie się bawią na warsztatach teatralnych. Zresztą to dzisiaj będzie widać i to będą przedstawienia typowo dla dzieci. Oczywiście z okazji już niby skończonego Dnia Dziecka, ale nadal trwającego, bo u nas w przedszkolu trwa to tydzień. Do tej pory było tak, że każda placówka biorąca udział w przeglądzie przygotowywała sztukę, którą chciała zaprezentować. W tym roku organizator pokusił się o pewien eksperyment. Zgodził się, aby jedno z przedstawień wystawiły dwie placówki. I tak w sztuce Brzydkie Kaczątko zaprezentowali się aktorzy amatorzy z przedszkola miejskiego numer 12 oraz ze szkoły podstawowej numer 13. Skąd taki pomysł? Ten sam spektakl może mieć zupełnie różne oblicza. Może mieć inny scenariusz, może mieć inną scenografię, może mieć innych aktorów, inaczej grających aktorów, innych autorów, którzy napisali scenariusz. Więc chcemy, żeby dzieci również porównały, jak to może wyglądać i w przyszłości, kiedy pójdą do teatru, mogły go ocenić. W programie przeglądu znalazła się też sztuka Rzepka, przygotowana przez dorosłych z przedszkola miejskiego numer 4 oraz Śnieżka, w której wystąpili gospodarze. Przedszkol numer 13, grupa teatralna działa 14 lat, plus 14 lat, bo tak mamy przeglądy, plus 5 lat, które robiłyśmy same. Ale w tych właśnie grupach są rodzice, dzieci, którzy uczęszczają do naszego przedszkola, ale również zaglądają do nas bardzo chętnie rodzice, których dzieci są już w szkole. Są to dzieci, które są na przykład w klasie drugiej, trzeciej, a nawet i czwartej. I bardzo chętnie nas przychodzą, bo właśnie ta zabawa, ta chęć pokazania się i ta integracja wspólna również dzieci ze szkołą. Dobór bajek na przegląd to wspólny pomysł zarówno nauczycielek, jak i rodziców z trzynastki. Razem też tworzą scenariusze oraz scenografię, szyją również kostiumy. Oprócz rodziców i nauczycieli, mimo wymownej nazwy, w przeglądzie biorą udział również dzieci. Co roku na scenie prezentują się uczniowie należący do kółka teatralnego działającego w szkole podstawowej numer 3. To są dzieci starsze, które również integrują się z przedszkolami, które pokazują, co robią w szkole, jak ze sobą współpracują, że u nich też odbywają się warsztaty teatralne i chcą również dzieciom przedszkolnym pokazać, co w przyszłości mogą robić w szkole. Podczas tegorocznej edycji imprezy uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali przedstawienie Czy są jeszcze grzeczne dzieciaki? Każdy spektakl został nagrodzony gromkimi oklaskami. Dodatkowo były też nagrody ufundowane przez sponsorów, w tym m.in. Urząd Miejski. To laminarki, krzesła plażowe oraz różnorodne gry. Należy też wspomnieć, że nieodłącznym elementem tego wydarzenia jest również słodki i kolorowy poczęstunek. Ale nie tylko. Tradycyjnie między teatralnymi występami na scenie swoje umiejętności prezentują uczestnicy zajęć tanecznych Miejskiego Ośrodka Kultury i Młodzieżowego Domu Kultury.